W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor spytało Polaków, jak w rodzinach wygląda kwestia finansów, jak wygląda właśnie wzajemna pomoc międzypokoleniowa. I cóż się dowiedzieliśmy, większość emerytów, bo ich spytaliśmy, czy pomagają swoim najbliższym, nie pomaga rodzinie, ale aż 41% owszem, daje pieniądze, jedno siódma Polaków, jakby tak przyjrzeć się już całościowo tym badaniom, pomaga swoim dzieciom i wnukom regularnie. Osoby te przekazują co miesiąc średnio około 430 zł. Głównie są to pieniądze z emerytury, ale też 12% deklaruje, że dorabia specjalnie, pracuje, aby pomagać bliskim. Część też bierze pieniądze z odłożonych oszczędności. No i są też tacy 3% badanych, którzy pożyczają, żeby później przekazać pieniądze właśnie dzieciom czy wnukom. Co ciekawe, kwoty, pożyczane kwoty są całkiem spore, bo o ile emeryci na swoje potrzeby zazwyczaj biorą w bankach czy firmach pożyczkowych około 6700 zł, tak w tym przypadku mówimy o prawie 10 tysiącach złotych, pieniądze, które pożyczają, Zazwyczaj idą na bieżące potrzeby osoby, która je dostaje, ewentualnie na remonty, czy te mieszkania, czy też zakup sprzętu AGD. W rodzinach częściej pomagają panowie niż kobiety. No, bierze się to z tego, że mężczyźni mają zdecydowanie wyższe emerytury niż panie, różnica sięga niemalże tysiąca złotych, także jest naprawdę duża. No i częściej też panowie w ogóle przechodzą. Na emeryturę mają odłożone oszczędności niż e, panie. Kobiety, będąc na emeryturze, z kolei trzy razy częściej e, pomagają e, niematerialnie, e, opiekując się wnukami w rodzinach. Widzimy też w Biurze Informacji Gospodarczej i tu warto przy okazji tych świąt przypomnieć, że seniorzy też są w potrzebie i może o ile jedni pomagają swoim dzieciom finansowo i wnukom, to inni też sami oczekują tej pomocy i na pewno ta finansowa pomoc by im się przydała, bo większość osób żyje z emerytury, uh -huh. co najwyżej średniej, a nawet poniżej średniej. No i jak widzimy w rejestrze dłużników Big Info Monitor, 313 tysięcy osób po 65 roku życia ma w naszej bazie różnego rodzaju zaległości wynikające z nieopłaconych rat, kredytów, pożyczek, czy też bieżących rachunków. Przeciętna kwota takiego długu seniora przekracza 20 tysięcy złotych. Także Ci, którzy dobrze sobie radzą już właśnie i wyszli z domu, nie potrzebują pomocy rodziców, powinni pomyśleć, czy czasem oni nie potrzebują tej pomocy, bo może się do tego nie przyznają, a jednak są w trudnej sytuacji materialnej.